Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na warsztatach finałowych Międzykulturowy Smak Natury. Finał odbywa się w Sobolewie, są to inicjatywy lokalne finansowane z Narodowego Centrum Kultury. Przy pomocy Gminnego Ośrodka Kultury udało nam się przeprowadzić warsztaty wstępne, a dzisiaj mamy warsztat finałowy. Bardzo serdecznie witam pana wójta Krzysztofa Gwaja wraz z małżonką. Witam również pana przewodniczącego Rady Gminy wraz z małżonką, pana Marka Jeromina. A najbardziej serdecznie witam wszystkich zgromadzonych, bo bez was nie byłoby tej inicjatywy. Witamy Małgosię, naszą sołtysową. W tej chwili oficjalne otwarcie mamy za sobą. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby ulepić soczewiaczka, bo dziś jest taki właśnie dzień, Dzień Soczewiaka w Sobolewie. Wszyscy, którzy mieliby ochotę ulepić soczewiaka, zapraszamy pod namiot. Będziemy je lepili i piekli i kosztowali. Dziękuję bardzo. Pozdrowienia z Sobolewa i tą właśnie dedykuję dla byłego wójta gminy Suwałki, pana Tadeusza Hołko. To jest również z inicjatywy oddolnej, będziemy rozsyłać je wszystkim znajomym po całej gminie, a nawet po całej Polsce, żeby ludzie wiedzieli, że w Sobolewie dzieją się takie fajne rzeczy. Tu się pieką soczewiaki. Pierwsze miejsce zajęła pani Joanna Pacewicz. Brawo! Zapraszamy po nagrodę. Prosimy do nas tutaj jury do gratulacji. No jak? Komisja. Nie, my pogratulujemy. No gratuluję najlepszego soczewiaka. Dziękuję. Proszę bardzo. Daj, ja wezmę. Proszę przyjąć od nas najlepsze gratulacje. Życzę bardzo smaczne. Dziękuję. Może pani robić tutaj na wyszyn, że tak powiem. I sprzedawać. Dziękuję. Nie, już. Ja nie zdatna. Gratuluję, ale, gratuluję. Albo nauczyć kogoś. A na za wyróżnienie zapraszamy tu do nas panią Teresę Białaszewską i panią Alicję Rzadkiewicz, która dzisiaj lepiła super soczewiaczki przy stole warsztatowym. I z panią Czesławą Orzechowską razem to robiły. Zapraszamy! Proszę bardzo. Gratuluję. Proszę przyjąć najlepsze gratulacje. Gratuluję, gratuluję. Nagrodę. Gratuluję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo za docenienie nas, za wyróżnienie. Proszę bardzo. Dziękujemy bardzo. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Gratuluję. Dziękujemy bardzo. Prosimy stolek dla... Jeszcze pójdę, albo nie.
jesień nadchodzi. Plucha, szaro i smutno. Nie wiem, co mam robić. Biorę książkę o ziołach, herbatki i syropy robię. Czwartek do świetlicy idę. Tam pani Asia, pani sołtys są panie. Nowy projekt piszą. Zaczyna się planowanie. Później ziołowiaki pieką, doprawione pokrzywami. Zapach unosi się wszędzie, a my sobie śpiewamy. Choć pada i zimno, nieraz smutek dopada. Jesień też ma swój urok, z liści dywan układa. My też ją lubimy, zioła suszymy, układamy. A na herbatkę, ziołowiaki i syrop wszystkich do Sobolewa chętnie zapraszamy. Na drzewach coraz łysiej, w ogrodzie kwiat kolor mieni. Ciągle robi się chłodniej, to wszystkie znaki jesieni. My ją dziś witamy, gości do świetlicy zapraszamy. Soczewiaki piec będziemy, herbatką ziół poczęstujemy. Przy ognisku dzieci dużo, kiełbaski pieką i smakują. Inni z popiołu gorące ziemniaki wygrzebują. Dorośli przy herbatce dawne lata wspominają. Potem wszyscy razem ludowe piosenki śpiewają. Gra głośno muzyka, jest śmiech i zabawa. Że wszyscy bawią się razem, to naszej pani sołtys sprawa. A teraz jeszcze o pani sołtys. Dziś napisałam z rana. Nie ma takiej, tylko słuchajcie wszyscy uważnie. Nie ma takiej drugiej pani sołtys w kraju, jak nasza Małgosia. Wszyscy ją szanują i kochają. Na wybory sołeckie cała wieś przyszła. Sołtysem ją okrzyknęli, ze zdumieniem wyszła. Ona dobrze rybę przyprawi, najpiękniejszy wieniec zrobi i naszą świetlicę ładnymi kwiatami ozdobi. Szanują ją seniorzy i młodzi, dzieci też przytakują. Za jej pracę i przyjaźń wszyscy z serca dziękują. Brawo! Dziękuję.